kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film włosowy. Chyba po pielęgnacji włosów nie było żadnego filmu z włosami, więc stwierdziłam, że trzeba to zmienić. I dzisiaj będziemy testować pewien taki, jakby to nazwać, pomysł, jak kręcić włosy prostownicą. I próbowałam podobnego, to mi się nie udało, więc stwierdziłam, że nie zrobię takiego tutorialu, jak to zrobić, tylko przetestujemy, czy na moich włosach się da. Bo ja mam strasznie grube włosy, ich jest dużo, więc nie wszystko niestety działa. A więc mam tu moją prostownicę, włączam i zajmiemy się włosami. A więc psikam je na początku, termoochrona, mgiełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury, zmaliona. O, tak wygląda. No, mam taki, chciałabym powiedzieć miły, ale ja wiem, że to jest niemiły zapach. Taki, czy przyjemny w sumie. Coś teraz trochę śmierdzi. O kurde. I w ogóle, zrobiłam sobie koczka do spania i tak chciałam zobaczyć, jak się w koku śpi, bo w sumie tak nigdy nie spałam, może raz, dwa. I końcówki mi się zakręciły od tego i musiałam trochę jeszcze przeprostować, bo tak głupio, jak już mam podkręcone końcówki, nie? Kręcić włosy. No. A więc jeszcze sobie włosy przeczeszę i zaraz je podzielimy na sekcje. I to w sumie jest w zależności od tego, ile macie włosów i jakie macie włosy. Ja je podzielę, spróbujemy na 4. Mam tu klamrę. Dzielę sobie na początku na górną i dolną. Tu na dole mi nie zostanie teraz za mało włosów. Zostanie, więc wyżej. Wy słyszycie to, jak ta prostownica się nagrzewa? No to dziwny dźwięk wydaje zawsze. A tu sobie związuję włosy. Dokładnie. Taka kupa na głowie. No. I teraz to, co mi tutaj zostało, dzielę na 2. I tak, nie będziemy kręcić włosów w tradycyjny sposób, czyli to się jakoś zawija i się dalej jedzie i powstaje lok. Nie. Musimy tą jedną część zawinąć sobie w takiego twista, zawijasa, jak kto woli. Jeżeli pamiętacie, był też taki sposób, że na fale takie bardziej, że plecimy warkocza i tego warkocza podgrzewamy i mi się to nigdy nie udawało. Nie wiem, czy miałam za grube te warkocze, no ale moje włosy takie są, no. I nie. A ten twist jest nawet cienki, więc myślę, że się może zakręcić, może się udać. Więc dobra, już się chyba... O Jezu, da się to odblokować. Dobra, udało się. Będziemy... Prosting, znaczy prosting. To jest właśnie takie dziwne, że prostownica, która prostuje włosy, będzie mi je kręcić. Jeżeli mi się spodoba ten pomysł, to myślę, że on jest właśnie bardzo szybki i dlatego bardzo chciałam go przetestować. Bo teoretycznie w 5 minut można by się wyrobić. Już czuję, że jest, te włosy są takie ciepłe, ale boję się, żeby teraz nie puścić tej końcówki, bo by była tragedia. Bo ja muszę jeszcze poczekać, zanim to wyschnie, bo inaczej wyjdzie kupa. Jezu. Oła. Trzymaj to, Ola, trzymaj, nie puszczaj. Dobra, czekajcie. Muszę sobie tu bardziej tak podwinąć, bo po prostu nie wytrzymała, trzymając taką taki końcówka końcówek. O. Po prostu musimy ocieplić tego twista, bo mu brakuje ciepełka. Jak wiecie dobrze z doświadczenia, jeżeli żeście kiedyś tak robili, że taki twist się sam nie utrzyma. Ja nie umiem taki po prostu, nie? Dobra, jest ciepełko.
Trzeba by robić drugi, nie? Na tym muszę stygnąć. Czy ja mam to w zębach trzymać? Coś, żebym ciebie tak rozpuścić. O, ja cię. Dylematy człowieka, normalnie poziom hard. Słuchajcie, to sobie zrobię tak. A co? O Jezu, ten będzie grubszy. Mogę trzymać w zębach? Dobra, to umówmy się tak, że sobie zrobię tego, a tego będę trzymać w zębach. I się wycieszę tak. Słuchajcie, ten jest cieplutki i mielutki, a ten już ostry, więc tego rozplątę i zobaczymy. Podejrzewam, że nie wyjdzie. Jakie mam przeczucie? Weź się rozpląt. Ej, wyszło. O Jezu, patrzcie, są pokręcone. Ale w fajny sposób. Ej, nie, już mi się podoba. Jeżeli ten był taki grubszy, jeżeli na tym też wyjdzie, to też mi się będzie podobać. Już będzie fajnie. Mówię wam. On był taki cieniutki, nie? Więc może dlatego wyszło. O Jezu, to w ogóle takie ładne spiralki. O ja. Dobra, myliłam się. Okej, okay. Sorry. Jeszcze tak mam wrażenie, że za mało. Chociaż długo trzymałam, ale dobra. Normalnie bym tą część utrwaliła, ale nie mam lakieru. Lakieru, tak. Lakieru, bo mi się skończył to włos. Ale patrzcie, jak ładnie. Takie małe uczucie. Jezu, kupiłam. Podoba mi się. Ten niech sobie z tego, to już sobie rozpuszczę te włosy. Nie będę tracić czasu. Zaraz je sobie podzielę. Chociaż może już jakoś teraz. Dobra, zaraz. Będziemy się jeszcze oddzielić moje lot. Takie fajne. Dobra, ten już ostyga. Więc zaraz nawet wrócę. Dobra, a więc już ten twist sobie ostygł. Już podejrzewam, że już nie będzie tak fajnie. Bo on był grubszy. Wyszło tak. No tak trochę kupa. Też są teoretycznie pokręcone, ale nie aż tak. Czekajcie, bo zepsułam. Te włosy powinny być z przodu, tutaj, z tej strony. Co było? Czy to są pokręcone? Nie. To jest pokręcone. Teraz tak, to do tyłu. To do tyłu. Do. Na bok. Okej, okay, teraz przód, więc ja sobie zrobię przód szybko i zaraz do was wracam. Dobra, a więc już moją prostownicę wyłączam. Koniec. I tak, tutaj jak widzicie górę podzielam jeszcze na dwie części, bo po prostu te twisty były za grube i w ogóle by się pewnie nie pokręciły. I tak naprawdę ten dół tutaj też minęłam na dwa, więc powinienem na 7, jakby wyszło, podzielam na 6. No na tym filmiku, co oglądałam, dziewczyna podzieliła sobie na dwa, a miała krótkie, cienkie włosy. Więc jeżeli wy macie też takie, to musicie tylko na dwa, podejrzewam właśnie.
I niestety muszę się aż tyle męczyć. Mi to tak zajęło no, 10, trochę ponad minut, do 15 max. No, lokówką zajmuje to trochę dłużej. Jeżeli tak chcę, wiecie, sobie zakręcić tak fajnie, to około 20, jak tak na luzie, to też około 10, 15, no, około bardziej 15. A więc tak, tu już mi te ostygły, te twisty, to sobie na razie zostawię. Ten był najpierw, więc zobaczymy. Ten był podobnej grubości co ten pierwszy, więc myślę, że tu będę zadowolona. No, jest. Dał się. To są takie luźne bardzo, takie nawet bym powiedziała trochę fale właśnie bardziej. Właśnie też się końcówki zakręciły. Czy te po koku zakręciły się trochę w inny sposób. Ale jest, takie trochę może beach waves. Ale właśnie po plaży, po kontakcie z solą morską. No i ten był grubszy i ten już mi się aż tak nie podoba, ale w sumie też są te końcówki tak zakręcone. I ostatni. I teraz uwaga. No nie można powiedzieć, że włosy nie są zakręcone, bo są, ale w taki strasznie dziwny sposób. Nie jestem w stanie go określić. One trochę wyglądają jak dready w niektórych miejscach, ale takie fajne baranki wyszły. Patrzę w lustro u mnie. Myślę, że jakby się jakoś tak postarać, żeby zakręcić je samo od góry, to by się taki baran, taki typowy baran. A tak, to właśnie ten baran jest tak fajnie od spodu. Podoba mi się, powiem wam. Może fajnie wyszło. Dajcie znać, jak wam się podoba, czy też wypróbujecie ten sposób. A jeżeli już wypróbujecie, to jak się wam sprawdził. Mi się podoba. Takie inne fale, takich jeszcze fale, loki, takich jeszcze nie miałam. Bo to są takie małe spiraleczki. Baranek szon po prostu. A więc no, to na tyle. Właśnie dajcie znać, jak wam się sprawdziło, czy spróbujecie, jak wam się to na mnie podoba. Jeszcze wam pokażę. O. Do zobaczenia, do kolejnego filmiku. Pa, pa!